Marcinowice są przygotowane do programu 500+. Tak, Marcinowice są przygotowane do programu 500+. Od 1 kwietnia będziemy ten program realizować. Czy wiązało się to z jakimiś trudnościami z wdrożeniem tego programu? Jedyna trudność to w tym momencie jest brak szczegółowych danych co do ilości, co do osób, ale to wszystko w trakcie się wykrystalizuje. Czy zaszły jakieś zmiany w związku z wprowadzeniem tego programu w gminie? Nie, nie zaszły zmiany. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przejął to zadanie i tam również nie zachodzą żadne zmiany kadrowe ani lokalowe. Będzie to po prostu na bieżąco wdrożone do pracy. Ile będzie kosztowała taka obsługa programu? Tyle, ile nam państwo dało, czyli 2% od całości, czyli szacunkowa kwota jest to 2 900 000 zł. Jak pan ocenia ten program? Dobrze. Jeżeli rodzina, przeciętna rodzina na tym skorzysta, 500 zł na jedno dziecko, więc myślę, że to jest dobra sprawa. Panie kierownik, jak wyglądały przygotowania do programu? Czy odbyliście szkolenie w tym zakresie? Przygotowujemy się cały czas na bieżąco, bo wiadomo, program już od 1 kwietnia. Ustawę musimy śledzić. Szkolenia mamy odbyć pracownicy, którzy będą się zajmować 18 kwietnia. Czy jest wydzielona jakaś osoba, która będzie bezpośrednio się tym programem zajmowała? Nie zatrudnialiśmy nikogo. Panie, które prowadzą świadczenia rodzinne, będą przejmować to zadanie. Ile rodzin w gminie otrzyma pieniądze? Oszacowaliśmy, że z programu skorzysta około 600 dzieci. To jest taka szacunkowa liczba.